Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie gorących pytań telewizji w Polsce.pl. Niech Państwa nie przerazi niemiecki akcent za moimi plecami, bo dzisiaj pytamy, czy niemieckie patrioty w Polsce to dobry interes. Oczywiście interes tłumaczony, rozumiany bardzo szeroko, nie tylko finansowo, ale także jeśli chodzi o bezpieczeństwo. O to i nie tylko, bo przede wszystkim o wojnę na Ukrainie. Będę pytał dzisiaj mojego i Państwa gościa, generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Bardzo serdecznie witam pana generała. Witam pana, witam państwa. Dzień dobry. Panie generale, no to dobry to jest interes, czy nie, z tymi patriotami, bo czytam różne opinie na ten temat, nie jestem ekspertem oczywiście, bo jestem tylko dziennikarzem, jeśli chodzi o tę kwestię, ale system Patriot, tu cytuję, nie nadaje się do szczelnego chronienia granic przed atakiem rakiet i tu uwaga, na niskim pułapie manewrujących, ale jest bardzo skuteczny w punktowej ochronie najważniejszych miast i strategicznych obiektów, pod warunkiem, że będzie on działał w systemie i będzie obsługiwany przez wyszkolone obsługi operacyjne i wsparcia technicznego. Pytamy pana generała, jak to jest z tym systemem, niemieckim systemem Patriot, który ma być rozlokowany według słów rzecznika rządu i ministra obrony narodowej właśnie w Polsce. Znaczy generalnie to nie jest interes, to jest wzmocnienie systemu bezpieczeństwa, systemu obrony powietrznej naszego kraju. Ja teraz nie przywiązuję to, pod jaką flagą te Patrioty w Polsce będą, bo one oczywiście będą niemieckie, natomiast chodzi o to, że naturalnie to, co pan powiedział, systemy Patriot są doskonałe do zwalczania rakiet balistycznych i środków napadu powietrznego, które latają w średnim zasięgu. Ten system sam funkcjonować nie może. On musi być uzupełniany innymi systemami, ponieważ obrona powietrzna realizowana jest wielowarstwowo. Od bliskiego zasięgu przez krótki zasięg do średniego zasięgu, jakim są Patrioty. I również wielostrefowo, czyli tak jak pan wspomniał, Patrioty są do punktowej osłony, a są inne środki napadu powietrznego, które muszą być zwalczane przez inne systemy, chociażby krótkiego zasięgu czy bliskiego zasięgu, jak na przykład rakiety manewrujące, które lecą nisko stosunkowo i one w zasadzie są poza zasięgiem możliwości Patriotów. Zatem system musi być wielowarstwowy, od tego najniższego, bliskiego, panie aż ministrze, po ja panu średni. Przerwę tylko na chwilę, tak żeby ci z naszych widzów, którzy no nie są, nie mają ogromnej wiedzy wojskowej, trochę jak w takiej układance z klocków Lego, trzeba wpiąć ten system Patriot w jakiś szerszy istniejący system, który całościowo będzie, rozumiem, chronił dany obszar terenu Rzeczpospolitej Polskiej. Czy dobrze rozumiemy? Tak, doskonale pan to tłumaczy. Oczywiście system musi być wpięty w system obrony powietrznej naszego kraju. My funkcjonujemy w systemie obrony powietrznej NATO, tak. Mamy swoje elementy walki przed środkami napadu powietrznego, swoje systemy walki od bliskiego po średni zasięg. W tej chwili go Polska uzupełnia o program WISA, program NAREW, które bardzo wzmocnią naszą, czy zagęszczą naszą obronę powietrzną. Te systemy, które NATO deleguje na teren Polski, tą obronę mają jeszcze bardziej uskutecznić, jeszcze bardziej zagęścić. Szczególnie chodzi o to, żeby nie miało miejsca więcej takich zdarzeń, jak było w Przewodowie, gdzie przypadkowa rakieta spada na terytorium Polski, bo ona spada teraz tylko w Przewodowie, ale i taka rakieta może spaść wszędzie. Panie generale, ale czy ja oczywiście, żeby było jasne, pytam, bo trochę jestem adwokatem diabła w tej naszej rozmowie, nie ma z nami przeciwników tego typu systemów, ale czy na przykład taki system Patriot byłby w stanie, gdyby był w rejonie Przewodowa, w rejonie, zaznaczam, usytuowany, taka bateria, to czy ona byłaby w stanie no, jakoś zapobiec tej tragedii, do której doszło, bo tutaj też są różne wątpliwości. Czy my, a może my za bardzo wchodzimy tutaj w szczegóły i bardziej chodzi o ten ogólniejszy system, słusznie zresztą, o którym pan wspomniał. Jak pan sądzisz? Wydaje mi się, że ta rakieta, która spadła na teren Polski, ona była w końcowej fazie lotu, czyli ona była na niskim pułapie, no i ona raczej byłaby do zwalczania środkami bliskiego, ewentualnie krótkiego zasięgu. A zatem wydaje się, że tu Patriot by niewiele mógł tej rakiety zrobić, bo ona już była spadającą czy opadającą. Leciała 6 sekund nad Polską, czyli była, tak jak powiedziałem, końcowa faza lotu i zasięg tej rakiety wynikał z tego, że tak długo działał silnik rakietowy, dopóki się jego paliwo nie skończyło i spadł na teren Polski.
Polski. Moim zdaniem na pewno Patriot by tej rakiety nie zastrzelił. Rozumiem. Panie generale, to dobrze, że to wyjaśniliśmy. Dlaczego to pytam? Bo mam czasem takie wrażenie, że w tej dyskusji głównie polityków z politykami gdzieś ten argument jest podnoszony, że gdyby były te patrioty, ten, chociażby jedna bateria, to ona by ochroniła. No, ja też wiem, ale wolałem spytać eksperta, że to byłoby niemożliwe. To oczywiście nie zmienia faktu, że ten system w Polsce jest potrzebny i nie ma w ogóle o czym tutaj dyskutować. Panie generale, teraz ważna rzecz. Przenieśmy się troszkę bardziej na wschód. Ukraina, Bachmut, który podobno jest dzisiaj piekłem na ziemi, który wygląda jak z czasów wielkiej wojny, pierwszej wojny światowej oczywiście, czyli zorany, kompletnie zniszczony, walki pozycyjne po części. Jak pan sądzi, dlaczego to miejsce jest tak ważne i dlaczego na przykład Ukraińcy, bo i taki argument słyszałem, może powinni się po prostu taktycznie wycofać z tego miejsca, czy jednak to miejsce jest tak istotne, może o symbol chodzi, czy o tak. Gdyby pan zechciał nam kilka słów na ten temat poświęcić. Znaczy, generalnie skupmy się najpierw na tym, jaką Donbas jest częścią Ukrainy. Donbas jest dla Ukrainy tym, czym dla Polski jest Śląsk. Tak. Bardzo ważnym centrum przemysłowym, gospodarczym, więc kluczowym dla Ukrainy. Ukraina bez Donbasu to będzie kraj tylko rolniczy. Teraz Rosjanie w zasadzie od 3 kwietnia prowadzą operację, która ma na celu zdobycie Donbasu, wyrwanie Ukrainie tego serca, tego ośrodka przemysłowego, kluczowego dla Ukrainy. Bez powodzenia te operacje miały miejsce. Wcześniej w rejonie Iziumu próba sforsowania Siwierskiego Dońca bez powodzenia. Potem szturmowanie Siwierodoniecka. Siwierodoniec jest tym samym czym Bachmut. Jest miastem, które było totalnie zniszczone. Rosjanie traktowali Siewierodonieck jako miasto, które wyprowadzi ich w głąb Donbasu, i po pokonaniu Siewierodoniecka, gdzie walki były równie były uporczywe, Rosjanie pokonali Siewierski Doniec, ruszyli w kierunku zachodnim, w kierunku tej takiej, bym powiedział, legendarnej już rubieży Słowiańsk-Kramatorsk, który jest jakby granicą Donbasu, i Rosjanie za wszelką cenę próbują tam dotrzeć. Bachmut jest wrotami do tego kierunku. Dlatego też moim zdaniem Rosjanie szturmują Bachmut. Po zdobyciu Bachmutu pozwoli im wyjść na tą legendarną rubież Słowiańsk-Kramatorsk, która w przypadku, gdyby ją udało się osiągnąć, zwiększy ich zamiary, czyli zabranie Ukrainie Donbasu, pozbawienie Ukrainy Donbasu. Panie generale, bo zbliża, no nie tyle zbliża się, co już tam na wschodzie zima jest, temperatury już dochodzą do minus 10 stopni w zależności od miejsca, czyli generał zima na wschodzie to zawsze ważny generał, przekonał się o tym Napoleon, przekonał się o tym Adolf Hitler. I teraz kto się przekona, komu pomoże, panie generale, jeśli pan pozwoli, właśnie ten generał Zima, kiedy te błota upiorne jesienne skuje lód, będzie możliwość lepszego manewrowania jednostkami, formacjami pancernymi. I pytanie, panie generale, komu ten inny nieco generał, bardziej atmosferyczny, pomóc w tej wojnie może bardziej? Zależy od stopnia przygotowania stron do działania w warunkach zimowych. Moim zdaniem Ukraińcy są lepiej przygotowani do działania w warunkach zimowych, bo odpowiednio wcześniej podjęli takie działania, które miały przygotować wojska do działania w tych trudnych przecież warunkach, ponieważ działanie w warunkach zimowych, w mrozie, w zimnie bardzo wyczerpuje żołnierzy i fizycznie, i psychicznie. Żołnierz w walce może trwać 3-4 doby, po czym musi być wycofany z walki lub zratowany, żeby móc potem otworzyć zdolność bojową i wrócić za kilka dni z powrotem na front. Pewnie Rosjanie takich metod nie stosują, w związku z tym oni, tych żołnierzy, będą swoich szybko wytracać i nie będą zdolni do prowadzenia jakichś wielkich operacji, moim zdaniem. Natomiast użycie wojsk pancernych i zmechanizowanych będzie zależało od grubości śniegu, który będzie leżał na gruncie. Wysokie, czy duża warstwa śniegu, czy wysoka ta powłoka śnieżna powoduje to, że manewr czołgów i WWP będzie bardzo ograniczony z uwagi na to, że spychany czołgiem przed nim śnieg zbija się i jego gąsienice nie mogą tego zbitego śniegu pokonać. W praktyce to przerabialiśmy, także śnieg wcale nie jest sojusznikiem do działań wojsk pancernych. Natomiast na pewno Ukraińcy będą prowadzili działania
na kierunkach. Wspomniałem o tym, że oni się do tego przygotowywali. Oni mają sprzęt do działania w warunkach pokrywy śnieżnej, chociażby skutery śnieżne czy narty. Oni, wydaje się, że skorzystali ze świadczeń z wojny zimowej w Finlandii, gdzie Ukraińcy na pewno przygotowali pododdziały narciarzy czy żołnierzy, którzy są w stanie wykorzystać ten sprzęt, jak wspomniałem, skutery śnieżne do pokonywania dużych przestrzeni pokrytych śniegiem czy lodem dla zaskoczenia armii rosyjskiej. A Rosjanie na pewno takiego sprzętu i takich zdolności posiadać nie będą, bo oni nadal będą się opierać na piechocie, na czołgach i na artylerii, a to w warunkach zimowych nie pozwala na prowadzenie bardzo elastycznych działań, manewrowych działań. To jest niesamowite, że tyle 10 lat po wojnie zimowej, tu dla państwa, którzy może nie kojarzą, to wojna 40 roku, właściwie 39-40 roku, tak, fińsko-radziecka wojna, początkowo wygrywana przez Finów właśnie dzięki nartom, szybkim, mobilnym oddziałom uzbrojonym w granaty, pistolety maszynowe, które siały popłoch na tyłach zwłaszcza, ale nie tylko radzieckich. Proszę pana generała o wybaczenie, też ci widzowie, którzy może nie kojarzą, chciałem wytłumaczyć. Panie generale, jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Czołgi K2, armatohaubice K9. No absolutnie najnowocześniejszy sprzęt, który partiami trafia już, choć to jeszcze oczywiście będzie trwało, do polskiej armii. Skąd to zamiłowanie właśnie do tego sprzętu obecnego kierownictwa MON? Znaczy, to nie tyle zajmowanie, co konieczność. Konieczność wymuszona tym, czym dysponuje potencjalnie przeciwnik. Wiemy o tym, że Rosjanie rozwijali głównie swoje wojska pancerne i mechanizowane, bo to one miały dokonać agresji na NATO. Oczywiście przy wykorzystaniu innych środków, które Rosjanie posiadali, ale ich głównym atutem to były ich wojska pancerne i mechanizowane, chociażby ta przesławna, bardzo mityczna pierwsza armia pancerna gwardii, tak, wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt pancerny zmechanizowany. Myśmy te działania podjęli po to, żeby, tak mówiąc o K2, o K9, po to, żeby mieć odpowiedź na ewentualną agresję rosyjską, właśnie mając sprzęt, który generacyjnie jest lepszy od sprzętu rosyjskiego i o większych możliwościach bojowych, co na pewno pozwoliłoby w przypadku konfrontacji armię rosyjską pokonać. Panie generale, jeszcze jedna kwestia, bo się pojawiają takie wątpliwości. To po co ta haubica armata K9, jak mamy kraby? Jakby pan nam, laikom, mógł wyjaśnić tę różnicę. Znaczy, krab jest to, można by rzec, coś doskonalszego od K9. Krab wywodzi się z brytyjskiej haubicy AS-90 i podobnie K9 się wywodzi z tej haubicy brytyjskiej AS-90. Myśmy poszli trochę dalej. Nasz krab jest moim zdaniem technologicznie bardziej zaawansowany. Natomiast decyzja polityczna jest uzasadniona w ten sposób, że nasz przemysł zbrojeniowy nie jest w stanie w pełni zabezpieczyć na teraz potrzeb polskiej artylerii. W związku z tym tego zakupu dokonano, ale wierzę w to, że nadal krab będzie produkowany, nadal polska armia będzie tym krabem dysponowała, bo ten krab, jak wiemy z informacji z Ukrainy, doskonale potwierdza swoje możliwości taktyczno-bojowe na polach Ukrainy. Czyli rozumiem, że K9 będzie takim bardziej masowym, że tak powiem, sprzętem, a nasz krab nieco takim bardziej, no nie chcę powiedzieć ekskluzywnym, ale bardziej takim właśnie, który jakby dopełnia ten wachlarz artyleryjski polski, rozumiem. Haubica podobny, znaczy ma taki sam kaliber, ma podobne walory, pewnie będzie i miała podobne części zamienne, w co wierzę głęboko. Natomiast na pewno będzie tak, że poszczególne formacje będą wyposażane w jednolity sprzęt, czyli jedna brygada będzie miała K9, inna brygada będzie miała kraby i tak dalej. Dobrze, bardzo serdecznie w takim razie dziękuję. Panie generale, jeszcze raz dziękujemy, że znalazł pan czas dla nas, dla naszych widzów. Serdecznie pozdrawiam. Generał Waldemar Skrzypczak był moim państwa gościem. Jeszcze raz dziękujemy. Kończymy, drodzy państwo, to spotkanie. Już za moment zostajemy w temacie ukraińskim. Ukraina w ogniu, magazyn Kuby Maciejewskiego. No, nie będzie tajemnicą, jeśli powiem, że Kuba znów wybiera się na Ukrainę, by tam państwu, nam wszystkim pokazywać tę straszną wojnę. Ja już się z państwa żegnam i zapraszam na magazyn Ukraina w ogniu.